W dzisiejszym odcinku przetestujemy Pokerok, czyli jeden z fenomenów tej pokemonowych na Twitchu, więc zaczynamy. Jest chyba pierwszy w ogóle gameplay, jeżeli chodzi o Polskę. Jest to gra typu Rogue, czyli powinien być tutaj dużo czytania, dużo jakby tekstu. Mam ogólnie tutaj daily ranking, jest tutaj w ogóle 26 tysięcy graczy online aktualnie. Tak więc słuchajcie moi mili, zostawcie koniecznie pod tym odcinkiem spory łapek w górę. Zachęcam was również do dołączenia na mojego Discorda, link jest oczywiście w opisie. Co my tu mamy? Możemy sobie wybrać starter na sam początek, ok. I każdy starter ma wartość, ok. Nie możemy przekroczyć 10, jeżeli chodzi o wartość. Czyli możemy kilka starterów wybrać najprawdopodobniej. Co my tu mamy? Mamy w ogóle, szanowni państwo, pierwszą generację, drugą generację, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą i dziewiątą. No dobra, jestem dość takim, bym powiedział, starym fanem Poksu, więc zacznijmy może od Charmandera, chyba mojego ulubionego startera. Więc myślę, że fajnie by było go sobie wybrać na sam start. Mamy jeszcze oczywiście Bulbazaura, Squirtle i tak dalej, więc dajemy sobie Add to Party. I zostało nam jeszcze trochę miejsc, dobra. Sprawdźmy sobie może drugą generację. Totodile'a też również bardzo lubię, więc jako typ wodny sobie... O, fajnie, że sobie anulowałem mojego tutaj Charmandera. Generalnie za bardzo sobie nie spoilerowałem, co będzie w tej grze, więc to będzie dla mnie totalną zaskoczonką. No i teraz by się przydało mieć kogoś tutaj trawiastego, tak mi się wydaje. Więc może Sneevee, może Chespin, a może po prostu Rowlet. I tego Rowleta sobie weźmiemy i wydaje mi się, że to będzie spoko, więc startujemy z tą trójką Poksów, zapisujemy sobie save'a. No i sprawdźmy, co tutaj się będzie działo. I mamy Caterpie na początek. Dobra, mamy M, jeżeli chodzi o menu. I po prostu chyba to polega na tym, że będziemy bili się tutaj z oponentami najpewniej. Ja bym chciał ogólnie się skupić głównie na gameplayu Charmanderem. Nie wiem, czy to ma w ogóle jakikolwiek związek. Zresztą, dobra, nieważne. Mamy tutaj oczywiście Ember, czyli atak taki ognisty. No i bez większych problemów sobie poradziliśmy. Czyli okej, czyli tak jak myślałem. Możemy z tego wybrać, co chcemy dostać. Ej, spoko, czyli to jest taki naprawdę run dosłownie. I to wszystko za... pieniążki. Też możemy chyba coś zakupić, z tego co widzę. Okej, wziąłem potkę niechcący. Potka, lure. Dobra, albo pokebole. Weźmy sobie na razie potkę i ulepszmy. Tutaj schilujmy naszego Charmandera. Mamy teraz dwóch oponentów. Czy zeswitchujemy z Charmandera? W sumie możemy go zeswitchować z tym Rowletem, żeby jakoś jak w miarę równomiernie ten... level nam się tutaj rozkładał. Użyjmy ataku trawiastego na tego tutaj zacnego ziomeczka i weźmy tutaj, o proszę bardzo, na Pidgeya poszedł ataczek. Dobra, dajmy jakieś tutaj, myślę, że na razie nie trzeba jakoś za bardzo tutaj myśleć podczas tego rana. Zobaczymy, co będzie dalej. Jestem ciekawy, bo to jest drugi aktualnie przeciwnik. Czy my tutaj będziemy mieli jakiś, nie wiem, jakiś Pokestop czy coś takiego. Mamy Focus Band. I to daje 10% szans do przeżycia z 1 HP. Super potka albo 5 razy Pokeball. Czy my potrzebujemy te Pokebole? Na razie nie. Weźmy sobie tego Focus Band i dajmy, albo w sumie nie. To w sumie nie jest nic takiego ciekawego. Weźmy sobie Rowleta, proszę bardzo. Na razie tak to wygląda. Okej, czy chcemy zeswitchować? Chcemy. Chcemy mieć Charmandera. Ja, tak jak mówię, ten Charmander będzie takim moim korem. Zresztą on chyba tutaj się całkiem nieźle sprawdzi ze swoim atakiem. Proszę bardzo. No i na hitka zleciał. Charmander zyskał 32 expa. I co my tu mamy? Mamy 5 razy Pokeball, mamy Lure i mamy... mamy Dire Hit? Deer Hit? Nie wiem, jak to w sumie się wymawia. Zobaczcie za mój angielski. I to podnosi nasz kryt. Dla wszystkich jakby tutaj, wszystkich Pokemonów przez 5 bitew. Ale my sobie weźmiemy Pokebole, bo to jest taki, w sumie nic nam tutaj nie zrobił nasz przeciwnik. Totodile, myślę, że to jest to jest spoko party, więc tak sobie też zagramy. I weźmy sobie Lillipupa, a ten niech sobie tutaj atakiem typu zwykły, niech naszego tutaj drugiego przeciwnika hitnie. Ej, tutaj to daj z tego co widzę. No cierpi. Dobra, skupmy się może na eliminacji jednego Pokemona i w sumie tego Totodile'a weźmy za Rowleta, zamieńmy. Zeswitchujmy ich.
Proszę bardzo. No tutaj się robi niebezpiecznie. W sumie trochę zwastowałem ruch, prawdę mówiąc, ale to już nie ma większego znaczenia. Teraz weźmy prawiasty. W sumie wydaje mi się, że moglibyśmy też złapać jakiegoś poksa, tak żeby nie odpaść to jakkolwiek. No i Benz Bidow sobie poleciał do krainy tutaj aniołków Pokemonów. Spoko jest to, to nam podwyższy speeda na 5 babite, z tego co widziałem. O, i mamy trenera Pokemon, mamy Dallasa, okej. Okay. Czyli tutaj mamy Bidow kontra Charmander, no tu raczej on niewiele nam zrobi. Mam taką nadzieję przynajmniej, chociaż mamy tutaj... Ej, w sumie nie jest za wesoło. No dobra, mamy 61 expa. Mamy level wyższy, ale HP to my tutaj nie mamy wyższego. No ale dobra, zaryzykuję, będę tego żałował. Nie, na hita. Zlecił trawiastem. No i tyle w sumie. Potka by nam się przydała, mamy nugget. I nugget daje nam kaspia, więc spoko. My sobie damy potkę, ale sobie zakupimy tę potkę, proszę bardzo. I co my tu jeszcze mamy? Mamy to, co Dajla. I weźmy sobie tego nuggeta. Kaska nam się może przydać. Mamy kolejny raz Bidofa. Nie, nie switchujemy. Będziemy cały czas tym Charmanderem tutaj cisnąć aktualnie. Oho, okej. Okay. Dobra, weźmy, może w sumie byśmy mogli go złapać. On ma szósty level. Albo nie wstrzymamy się jeszcze. Ja bym tego Totodile troszeczkę tutaj wystawił na ostrzał. Chociaż w sumie z jednej strony bez sensu troszeczkę. Ale dobra, mniejsza o to. Fajtujemy się. Musimy generalnie podczas tego rana w miarę możliwości te Pokémony, tak jak wspominałem, równomiernie tutaj ulepszyć. Chociaż ten Totodile tutaj, no, biedak trochę się namęczył. Ale chociaż level up wleciał i mamy nowy skill Water Gun. I co my tu mamy? Mamy super potkę, mamy 5 razy Pokeball. Nie, ta super potka się przyda, żeby Totodile'a tutaj uleczyć. Mamy Ekansa, ja uwielbiam Pokemony typu tutaj, typu, właśnie jak to się nazywa ten typ? Ej, zapomniałem, bez kitu. Typu Dark, nazwijmy to na poczet tego odcinka. Okej, okay, kurczę, nie doczytałem naszego pięknego ataku. Boję się, że go na hita zgaszę. Dobra, trudno, będę tego żałował najwyżej, słuchajcie. Dobra, jest ok. Ja bym go chętnie złapał. Weźmy sobie, czekajcie. Pokeball. Próbujemy. I co my tu mamy? Uda nam się, czy nie uda? Jest, mamy to. Mamy Ekansa. I mamy, słuchajcie. Ojej, koń tutaj zarażony. Super lure. Ok, czyli tutaj zwiększamy szanse na podwójne bitwy przez najbliższych 10 tych. W sumie to jest całkiem spoko. A jakoś chciałem jeszcze potki użyć. No już mniejsza o to. Mamy kolejnego trenera Pokémon, a w zasadzie trenerkę Eevee. No dobra, spoko. Zaczyna od Cyndaquila. Mamy Charmandera, który nie wygląda najlepiej, prawdę mówiąc. Więc my sobie... Ejku, ten Ekans też nie wygląda najlepiej. Dobra, no nic, no musimy tak zrobić. No. Innej rady nie ma. Albo i była inna rada? Dobra, kryt wleciał. Musi teraz Totodile polecieć. I Water Gun musi polecieć ewidentnie. Dobra. Może nie będzie tak źle w sumie. O ty, cwaniaku. Jak widzicie tutaj, zmienił sobie Poxa, bo wyczuł, że nasz Totodile to on zaraz zmieni się z powierzchni ziemi. Oponenta. Dobra, Totodile dość sporo expa dostał. Mamy Cyndaquila, więc no znowu na hita padnie ten Cyndaquil. Proszę bardzo. Zmisowaliśmy chyba z tego co widziałem. No i okej. Okay. No wykierował ten Totodile zdecydowanie. Dobra, super efektyw. No i udało się. Pokonaliśmy ją podczas 8 stage'u tego rana. Spoko. Dostaliśmy super exp charm. Exp all. Okej. Okay. Dobra. Przydałby się revive. Niestety. Za 500 golda aż jest ten revive. Masakra. No i potka by się przydała jedna i druga. Skoro mamy exp all w sumie. Teach rest to a Pokemon. Okej. Okay. Czyli z tego co widzę,
to nauczymy się odpoczynku. Tylko czy to jest potrzebne takiemu normikowi jak ja? Chyba nie. Albo może? Dobra, dajmy to Robletowi. Czuję, że to było zupełnie niepotrzebne. O, mamy dwóch oponentów. Dobra, chcemy zmienić to co Daila. Tak, chcemy go na Charmandera. I chcemy zmienić Rowleta na Ekansa. Taki jest mój plan. I mamy tak, mamy typ trawiasty, więc weźmy tutaj, a drugiego spoizonujmy. Mam nadzieję, że dobrze tutaj dobra taktyka została osiągnięta. Chociaż nie, widzę, że niekoniecznie. No, jakie tutaj combo wleciało. No dobra. Ten tutaj ziomeczek leci sobie. No to musimy użyć typu normal, z tego co widzę. Ataku. Okej, Seedot sobie poleciał. Expo, to reszta też powinien. A, też dostali. Widzieliście tutaj po prawej stronie. Dobra, lekki wrapik poleciał. Jest spoko. Dobra, jakiś tutaj speed nam poleciał. No to co? Benz i Benz leci. No i nieźle. Kolejny exp. 56 expa poleciało. Mamy level up. Też nowy skill z tego co widziałem. Więc fajnie. To daje też level up. Więc jak najbardziej spoko. I co my tu mamy? Mamy Ether. Mamy HP up. Czy to na stałe? Okej. Super podka. No to HP up by się przydał, co nie? No i dajmy go temu Charmanderowi, no. Jak najbardziej. O, mamy tutaj bossa, Fletching. Nie switchujemy. To jest ok, to jest atak typu normalnego. Spoko. Ej, on mnie tutaj zgasi zaraz. Dobra, musimy niestety, czy tego chcemy, czy nie chcemy, zamienić naszego Pogsa. Może na Ekansa. Okej. I tym Ekansem ja bym chciał zatruć go, prawdę mówiąc. O panie. Dobra, tyle dobrego. No musimy znowu go zmienić. Na Rowleta może tym razem ten Rowlet, kurczę, boję się, że on padnie na hit. O właśnie, na hita. No nie jest dobrze, słuchajcie, nie jest dobrze. Okej, no to może. No czy one wszystkie padały mi chyba na hita. Chociaż może się uda. Water Gun poleci. Nie, no prędzej do tego ta trutka załatwi, właśnie. Okej, udało się. Niestety pozostałe dwa poksy. No, nic nie dostały. Jakaś przerwa tutaj. Proszę bardzo. A jednak nie. Mamy Spiro. O kurczę. Okej, dobra, już widzę. Wszystkie te poksy nam się zresetowały. Mamy ogólnie również game settings. W ogóle sprawdźmy sobie te opcje. Jestem ciekawy, czy nam się to wszystko zapisze, jak wyjdziemy. Manage data. Chciałbym właśnie te wszystkie opcje tutaj posprawdzać, słuchajcie. To są achievementy. To są staty. Gramy już aktualnie 11 minut. Mamy też vouchery jakieś. Mamy listy jajek. Jakieś tutaj inne rzeczy ciekawe. Jest ok, jest spoko. Dobra, już to wszystko rozumiem. To mnie nie interesuje. Co my dalej? Mamy tutaj manage data, export session. Czyli po prostu zapis. Tak mi się wydaje. Tak, to jest zapis po prostu. A wyeksportujmy sobie na wszelki wypadek. Community. Jest też Discord. Możecie też wbić na tego Discorda. Dobra, nie chcę ryzykować i sprawdzić, czy mi się to zapisze bez tego. Więc na wszelki wypadek sobie po prostu później to sprawdzimy. Okej, ja niestety, czy tego chcę, czy nie chcę, muszę troszeczkę też inne poksy tutaj w jakiś sposób podekspić. Choć z tego co widzę, to ekspienie ich w taki sposób nie jest najlepszym pomysłem jednak. No ale dobra, Poison Sting. Mam wrażenie, że już na tym etapie porobiłem dużo w ogóle jakichś błędów. O, czy Rowlet jest na piątce tylko. Też przydałoby się te lepsze poksy tutaj zacząć łapać trochę. Jak mi się wydaje. Więc musimy się na tym nieco skupić. Dobra, Ember, no i padnie, ziomuś. Charmander, level up. I Ekans pewnie też level up. Rowlet też level up. A no tak, bo mamy exp all, okej. I mamy tutaj. Weźmy sobie tego Growla, zamienimy za to. Okej.
Tutaj mamy malutką zmianę, jeżeli chodzi o skille. Co my tu mamy? Mamy potkę, mamy eter. No chyba niestety, ale ta potka by się przydała. A tego Charmandera naszego. Mamy tutaj Zigzaguna, który w ogóle jak grałem w Pokémon Go, to mi się swego czasu co chwilę respił w mojej okolicy. Więc tego go kojarzę tak w większej mierze, że tak powiem. Dobra, leci Ember. Co to się dzieje w ogóle? Tak to skipuje. Nie doczytując dokładnie, to jest błąd. 157 expa. Jak widzicie, po prawej stronie reszta też troszeczkę otrzymała tego wszystkiego. Mamy Big Nugget. A w ziemi chcące pokebole. Okej, nieważne. Nie switchujemy. Skoro oni i tak dostają expa, tak w tle, co prawda nie tyle co zabitkę, no niemniej jednak jest to spoko wynik, tak uważam. To nie ma co ryzykować, zwłaszcza, że może być taka sytuacja jak wcześniej, że będziemy potrzebowali Pokemona z HP, a takowego nie dostaniemy. Dobra, Charmander level 10. Pozostałe party też tutaj dostało. Co my tu mamy? Mamy Hyper Potkę. Okej. To weźmy ją sobie, no, na tym Charmanderze. Proszę bardzo. O, miał! Ej, miałabym chciał w sumie u siebie w składzie. Więc spróbujemy go złapać sobie. Sprawdźmy to. Kurczę, misnęliśmy. Dobra, no i próbujemy go sobie złapać. Mamy zwykłe pokebole. I uwaga, uwaga. Jest, mamy to. Mamy, słuchajcie, miała. Proszę bardzo, i 210 expa. Więc całkiem, całkiem spoko. No i oczywiście Roblet level 7. Szkoda, że nie ma podwójnych, bo przydałby mi się jakiś dexpienia sobie. Landberry. Super Lure. Dobra, zaryzykuję. O kurczę, zapomniałem potki sobie wziąć. O, Zubat. Też bardzo lubię Zubata. No niestety musimy zeswitchować go. W sensie Charmandera. Mam nadzieję, że ten Totodile przetrwa to. Dobra, Water Gun leci. Uwaga. No za bardzo efektywny ten nie jest. Natomiast ten Totodile to mi padnie w takim tempie. Dobra, leci Pokeball. No i mamy Zubata. Prawdopodobnie. Tak jest. Proszę bardzo. 177 expa. Level 9, jeżeli chodzi o Totodile'a. I nauczył się Bite. Czy ja nie będę musiał zapomnieć jakiegoś skilla przypadkiem? Ekans level 8? Chyba nie. Dobra. Potka by się przydała. Jak najbardziej. W ogóle by się przydała też zwykła potka. Dla Ekansa i dla Zubata. Bo chciałbym trochę ich poekspić. I super potka dla Charmandera. Ej, fajnie by było, jakby. O właśnie, podwójna bitka. Mówisz, masz. Dobra, to Totodile chcemy switchnąć. I chciałbym za niego Zubata. Natomiast Charmandera sobie zostawimy. Mamy tak, mamy Zubata, który ma. O właśnie, typ ducha. O, typ ghost. Tego mi brakowało wcześniej. To jest fajne, że mamy też trawiasty, zwykły ghost. Jednak dajemy do pana Rokidi. Tak się powinno chyba wymawiać. Nazwę tego poksa. Okej. I uwaga, Ember leci. Kurczę, za bardzo nie podziałało to, prawdę mówiąc. Dobra, dajmy teraz miała i dajmy po raz kolejny. O, na tego ptasiora nieszczęsnego. Dobra. No i pozostałe part oczywiście też otrzymuje. Expika. Zubat nie zaatakuje. Natomiast Charmander niech się zamieni w sumie. Zamienimy go sobie na... Kogo tutaj można poekspić? No tego Ekansa by się przydało. Robleta sobie raczej darujemy chyba, tak mi się wydaje. W większej perspektywie. Czyżby normal tutaj musiał być, jeżeli chodzi o atak? Dobra, Poison Sting. Dopiero teraz zobaczyłem, że Zubat nam padł. Dobra, jestem normalnie nieodpowiedzialnym tutaj trenerem Pokémon. No okej, no trudno się mówi, żyje się dalej. Dobra. I Water Gun. Tego Totodile'a zamienimy sobie tak na wszelki. Kurczę. Czyli krótko mówiąc, załatwiłem nam Zubata przez głupotę moją. Dobra.
za dużo eksperta nie dostaliśmy w sumie, tak finalnie. Revive by się przydał. 5 razy Great Pokeball. Ej, spoko w sumie. Revive za 600. Nie no, nie opłaca się, słuchajcie. Niestety. Mamy bossa. Co to jest? Myślałem, że to jest jedna osoba. Są jakieś bliźniaczki syjamskie, ale nie. To są po prostu bliźniaczki. Butterfly i Bedrill. Łopanie, łopanie. No nie wygląda to za dobrze. No nic, skupimy się na tym, co mamy aktualnie. Mamy w ogóle... Kurczę, ja nie stąd zadałem tego resta. Dajmy Ghost na tego Bedrilla. Ten Bedrill, z tego co kojarzę, on będzie zarażał chyba innych. Tak, Poison Sting. O, ale szybko on zgasł. Widzowie. Wow. To nie jest to najlepsza wiadomość. Najgorsze jest tym wszystkim to, słuchajcie, że nie mamy za dużo tego. Za dużo, jak to się nazywa? HP, jeżeli chodzi o Pokémon. No zobaczcie, Ekans już padł. No to chyba będzie mój koniec, tak mi się wydaje. Niestety. Tego rana. No ale sprawdźmy, no nie poddajemy się. Dobra, weźmy sobie miała za niego. Butterfree jest praktycznie już na pierdnięcie, więc tyle dobrego. Sprawdzamy ten ataczek. Dobra, prawdopodobnie się uda. Tak jest. Dobra, może jednak nie będzie tak źle. Dobra, weźmy sobie, mamy Dragon Breath, albo Breath. Znaczy, ten mój angielski tutaj będzie kaleczony, no niestety. Może powinienem czytać tak jak ten, tak jak to jest pisane, czyli Dragon Breath. Może w tym jest jakby... w tym jest cały szkopuł. Dobra, próbujemy. No i miał, poszedł. Dobra, udało się. Ten Charmander wykierował dosłownie. 1000 expa ponad. 15 level. To dali 11. A, to jeszcze nie jest koniec. Żeby było zabawniej z tego, co widzę. No, na szczęście jest koniec. O losie. Dobra, dajmy może... super potkę, bo ja nie jestem pewien, czy to... Okej. Czy chcemy zeswitchować Charmandera? Słuchajcie, ja myślę, że sobie zrobimy jedną rzecz. Dajmy ten manage data, chociaż z tego co widziałem, to tam zapisuje się normalnie, w sensie była dyskietka, jeżeli chodzi o save'a, więc sprawdźmy sobie return to title i czy będziemy mieli to zapisane. Continue. Tak, okej, słuchajcie. Jeżeli wam się ta seria spodobała, bo mi się osobiście bardzo spodobała, koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy i z chęcią nagram dla was kolejny odcinek. Dajcie też znać w komentarzach, kto z was wytrwał do tego momentu. To była dla mnie czysta przyjemność zagrać przez te ponad 20 minut w tę grę i uważam, że ta gra ma bardzo duży potencjał.